poniedziałek, 8 dzień lutego. Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na aktualności z Wrocławia w dzienniku 7.1 News. A oto co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Chiński Nowy Rok w Muzeum Narodowym. Karnawał na Sportowo. Wygrana Ślęzy po dogrywce. W tym roku data chińskiego Nowego Roku to 8 lutego. To najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim. A z tej okazji we Wrocławskim Muzeum Narodowym odbyło się dość niezwykłe spotkanie, podczas którego uczestnicy mieli okazję zobaczyć m.in. ceremonię parzenia herbaty. Chiński Nowy Rok to najważniejsze święto w Chinach, porównywalne z polskim Bożym Narodzeniem. Tym razem będzie to rok małpy, kojarzonej z mądrością, zabawą czy poszukiwaniem przygód. W Chinach ten dzień upływa pod znakiem kolorowych parad oraz zabaw. Wrocławianie mogli również świętować Chiński Nowy Rok, a to za sprawą wydarzeń organizowanych w Muzeum Narodowym. Postanowiliśmy jak co roku włączyć się w takie obchody roku chińskiego, ponieważ 8 lutego Chińczycy obchodzą Nowy Rok, święto Nowego Roku. To jest obchodzone przez tak naprawdę 2 tygodnie. U nich to jest wielkie święto. My z tego powodu, że też mamy tutaj obiekty dalekowschodnie w naszych zbiorach. Poza tym tego typu imprezy właśnie bardzo egzotyczne, kolorowe są bardzo, bardzo popularne i nasi zwiedzający je bardzo lubią, więc też postanowiliśmy jakby zrobić szereg różnych takich imprez, wydarzeń związanych właśnie z chińskim Nowym Rokiem, żeby troszeczkę przekazać, pokazać kulturę chińską. Bym powiedziała, że początki są takie dosyć proste. Mój mąż jest Chińczykiem, razem założyliśmy stowarzyszenie polsko-chińskie na rzecz kultury i sztuki i tak narodziła się też idea tego, żeby tutaj we Wrocławiu przedstawić obchody chińskiego Nowego Roku, żeby przybliżyć troszkę tą kulturę Dalekiego Wschodu i troszkę ją odczarować, bym powiedziała, z takich mitów, które tutaj funkcjonują. Niewątpliwie ten dzień w muzeum upłynął pod znakiem dobrej zabawy. Uczestnicy wzięli udział w licznych warsztatach, poznali podstawy języka chińskiego, a także zobaczyli azjatycką ceremonię parzenia herbaty. Część warsztatowa, tak żeby uczestnicy mogli sami uczestniczyć, tworzyć tą kulturę, sztukę państwa środka, czyli warsztaty z kaligrafii, między innymi z malarstwa chińskiego, wycinanek, chińskich latawców i masek opery pekińskiej, a druga część to jest część bardziej pokazowa. Tutaj do współpracy zaprosiliśmy m.in. zespół muzyki polskiej Mokosza, który ma w swoim repertuarze także utwory, które wykonuje częściowo w języku chińskim. Teraz były pokazy tai chi, głównie przez osoby starsze, też taki pokaz specjalny tai chi z mieczem. Jest tutaj specjalny taki lew chiński, który się przechadza. Zauważyliśmy też, że ta impreza, która teraz jest już po raz czwarty w Muzeum Narodowym, cieszy się coraz większym zainteresowaniem, także cieszymy się, że ta idea przybliżania wrocławianom, mieszkańcom Wrocławia, kultury państwa środka cieszy się popularnością. Chińscy astrolodzy uważają, że rok 2016 będzie pełen odkryć i ważnych wydarzeń, które znacząco wpłyną na losy świata. Czas karnawału z pewnością wielu z Państwa kojarzy się z dobrą zabawą. Właśnie w tym celu we Wrocławiu powstała idea biegu karnawałowego, który odbył się w miniony weekend. Na uczestników czekały atrakcyjne pakiety startowe, a także odlewane medale. W karnawale można bawić się nie tylko na parkiecie. Przekonali się o tym uczestnicy wrocławskiego biegu karnawałowego. Biegacze w barwnych przebraniach przemierzyli trasę na dystansie 10 km. To pierwszy taki bieg we Wrocławiu. Bieg jest trasą krosowo-asfaltowo-szutrową. No i to jest fajne w tym biegu, że bieg łączy ze sobą trzy mosty. Most Szczytnicki, mosty warszawskie oraz mosty jagiellońskie. Biegnie się nad brzeżem właściwie cały czas Odry, fajne widoki. Myślę, że rekreacyjnie super sprawa, super trasa. Biegacze trenują na co dzień, więc dystans 10 km nie jest dla nas przeszkodą. Trasa okej, naprawdę. Trasa super, wydaje mi się, że dość prosta, gładka, dużo takich właściwie ubitych dróg, więc praktycznie idealna, żeby życiowe rekordy bić. Dla mnie był bardzo ciężki, pogoda, zrobiło się bardzo ciepło, nie byłam przygotowana na takie warunki. Bardzo fajnie się biegło, wesoło, dobra atmosfera, super.
Bieg był nie tylko rywalizacją sportową, ale przede wszystkim dobrą zabawą. Jak przystało na ostatni weekend karnawału, pakiet startowy dedykowany był na ten właśnie czas. Uczestnicy w pakiecie znaleźli m.in. maski karnawałowe, a także symboliczną butelkę szampana. W pakiecie startowym nie mogło zabraknąć maski. Maska jest tutaj głównym gadżetem, no bo to jest w końcu ostatnia sobota w karnawału, a na karnawał wiadomo, zmieniamy trochę swoją tożsamość, stajemy się kimś innym, aby oddać wodze swojej wyobraźni. Warto zauważyć, że medal także jest maską, no i trofea dla zwycięzców także są maskami. Przede wszystkim miłość do biegania i po drugie wspaniała zabawa, wspaniałe towarzystwo, wspaniali ludzie, naprawdę. Jest fantastyczna atmosfera, ludzie się poznają, jest kapitalnie. Wielu tych ludzi potem spotyka się na innych biegach. Wspaniałe, a przebrania są kapitalne. Ja się nie przebrałem, ale chyba zrobię to następnym razem, bo te przebrania są fantastyczne. To jest to bardzo fajny pomysł, jak biegamy na co dzień, no to jest to jakieś rozmaicenie i no fajna i zabawa. Fajna zabawa po prostu. Biegacze połączyli przyjemne z pożytecznym. W tegorocznym karnawałowym biegu wystartowało prawie 700 biegaczy. Dziś również mamy dla Państwa informację związaną z alternatywną opcją na spędzenie walentynek we Wrocławiu. Będzie nią z pewnością akcja przygotowana przez grupę młodych osób ze Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej Tu Razem oraz Kocham Wrocław. Po zeszłorocznym sukcesie organizatorzy już po raz drugi zapraszają wrocławian, a także turystów do udziału w tym wyjątkowym walentynkowym wydarzeniu. Sama akcja zostanie zorganizowana na wrocławskim rynku 14 lutego o godzinie 17, tuż obok pręgierza. Tam stworzona zostanie oryginalna wrocławska walentynka z ludzi. W ubiegłym roku udało się stworzyć serce z ponad 200 osób. Organizatorzy liczą, że tegoroczna edycja przyciągnie jeszcze większe grono miłośników Wrocławia. Sprzyjać temu będą z pewnością nowe atrakcje, które będą towarzyszyć całej akcji. Wśród nich prawdziwy kosz balonowy ozdobiony setkami czerwonych balonów, no a także fakt, że serce zapłonie. Koszykarki Ślęzy Wrocław wygrały po dogrywce z Pszczółką AZS-u MCS Lublin 80-79 w 17 kolejce Ekstraklasy. 25 punktów dla wrocławianek rzuciła Agnieszka Śnieżek. W tabeli obecnie prowadzi Wisła Kampak Kraków, Ślęza jest trzecia, a Pszczółka szósta. Ślęza Wrocław pokonała Pszczółkę AZS-u MCS Lublin 80-79. Kolejno w kwartach 15-12, 18-19, 23-20, 10-15, a także wyjątkowo, bo w dogrywce 14-13. Po tym spotkaniu liczby nie oddają napięcia, jakie towarzyszyło zarówno drużynom, jak i samym kibicom. Prowadzenie zmieniało się w tym meczu aż 22 razy. 14 razy był remis. Wiedzieliśmy, że oni wyjdą na ten mecz po niedzielnej porażce, tacy podwójnie zmotywowani, byliśmy przygotowani na to. Myślę, że mecz mógł się podobać publiczności, emocje do samego końca, dogrywka, rzut w ostatniej sekundzie. My, tak jak w meczu w Lublinie, przegraliśmy sromotnie walkę na tablicach, gdzie zespół z Wrocławia zebrał nam 19 piłek więcej, w tym 12 w ataku, znowu oddał 10 rzutów więcej. Jeżeli tego nie poprawimy, o zwycięstwo nam będzie w tych meczach z czołowymi drużynami w Polsce ciężko. Mecz mógł się podobać kibicom. Moja drużyna zostawiła serce na boisku i to było widać, bo walczyłyśmy do samego końca. W końcówce popełniłyśmy kilka błędów, jakimi były brak zastawienia w obronie czy nietrafianie rzutów osobistych. Mamy nadzieję, że w następnych meczach to poprawimy i będziemy lepiej grać. Dzisiaj na pewno o końcówce decydowała fortuna. Na minutę i 13 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry Ślęza przegrywała 64-66. Sprawy w swoje ręce wzięła Agnieszka Śnieżek, ale dwa razy spudłowała, dwa razy również widzieliśmy zbiórkę piłki w ataku. Na 44 sekundy przed syreną kończącą każda z drużyn miała po jednej akcji. Obie kończyły się nieskutecznymi rzutami. Następnie dogrywka, 24 sekundy przed końcem lublinianki wykorzystały rzut wolny i doprowadziły do rezultatu 78-75. W odpowiedzi za 3 trafiła Zor i doprowadziła do remisu. 6 sekund przed syreną z linii wolnych jeden punkt zdobyła Dominika Owczarzak, a równo z syreną trafiła
Katarzyna Krężel i hala AWF-u eksplodowała z radości. To był jedyny punkt Katarzyny Krężel w tym meczu, ale na miarę zwycięstwa. Razem z dziewczynami stworzyłyśmy zespół i po ostatnim meczu, gdzie ciężko się podnieść po takiej porażce, postawiłyśmy bardzo mocne warunki i chciałam tu podkreślić, że stworzyłyśmy dzisiaj Team Spirit i walczyłyśmy do końca. I muszę pochwalić naszą Kasię Krężel, Catwoman, która zadecydowała o tym, że szala była na naszą korzyść i wygrałyśmy jednym punktem. I chciałam bardzo podziękować naszym dziewczynom i trenerom za tak wspaniałą drużynę. To ja myślę, że była duża trema. O tym świadczy niecelne rzutów osobistych, 20-11, tylko 9 punktów my straciliśmy na tym tylko. Także oczywiście obydwie drużyny dzisiaj oddały wszystko, jak tu powiedziała, przepraszam na imię, nie wiem, ale oddały całe serce. W obecnym sezonie Pszczółka Lublin wygrała z wrocławiankami mecz ligowy, po dogrywce, a także finał Pucharu Polski. Teraz lublinianki musiały uznać wyższość wrocławianek. Kolejne spotkanie w ramach 18. kolejki Tauron Basket Ligi Kobiet już 13 lutego. Na wyjeździe Ślęza zmierzy się z zespołem Artego Bydgoszcz. Tak spektakularne zwycięstwo koszykarek Ślęzy Wrocław cieszy. Informacją ze świata wrocławskiego sportu kończymy dzisiejsze wydanie dziennika 7.1 News. Na kolejne aktualności ze stolicy Dolnego Śląska zapraszam Państwa już jutro, we wtorek, kwadrans po godzinie 17. A w imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.